Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na pyszną kawę w Sarandzie. Fajne miejsce, w którym można się położyć i poddychać świeżym morskim powietrzem napełnionym solą. Po lewej stronie mamy centrum Sarandy, tutaj jakieś wysepki albańskie, a po prawej oczywiście już widać, proszę Państwa, Korfu, a więc Unię Europejską. Unię Europejską, która, proszę Państwa, dzisiaj przeprowadza największe od kilkudziesięciu lat manewry lotnicze na terytorium Niemiec. Dlatego chcę o tym powiedzieć, bo docierają do mnie bardzo, bardzo niebezpieczne wiadomości z Rostocka, proszę Państwa. Rostock jest miejscem, w którym ma nastąpić atak rosyjski według, proszę Państwa, tych, którzy zaplanowali te ćwiczenia, a więc tam nad Rostockiem krąży bardzo dużo samolotów, 250 maszyn, proszę Państwa, głównie z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wysłały większy kontyngent wojskowy niż Niemcy, którzy uważają się za gospodarzy tych ćwiczeń. Te ćwiczenia odbywają się nie tylko, proszę Państwa, na tej wschodniej flance w Rostock, ale również centralnie i na południu, a więc w trzech miejscach Niemiec są ostre ćwiczenia. No, zadziwiająca korelacja zdarzeń, proszę Państwa, z obecną ofensywą wojsk ukraińskich. Także, no, czy to jest przypadek, nie wiadomo. Również nie jest przypadkiem to, że te ćwiczenia zaplanowano już 5 lat temu, proszę Państwa. Ten plan był układany pod ten właśnie scenariusz, który obecnie odbywa się na Ukrainie i z Rosją. Te ćwiczenia były dokładnie czasowo zorganizowane i w tej chwili się odbywają. No, istnieje, proszę Państwa, zagrożenie, że po prostu Rosjanie niechcący mogą strącić jakiś samolot amerykański albo niemiecki. I co wtedy? Wtedy ta cała, proszę Państwa, cała armada samolotów najlepszej klasy wystartuje i poleci trochę dalej, bo może polecieć w kierunku, proszę Państwa, w kierunku Krymu i pomóc troszkę Ukraińcom. No, to by się bardzo nie spodobało oczywiście Rosjanom. Miejmy nadzieję, że do takiej konfrontacji nie dojdzie, że taka, proszę Państwa, że taki scenariusz się nie wydarzy, że nikt nie zestrzeli przypadkowo niemieckiego ani amerykańskiego samolotu, a my dalej będziemy mogli spokojnie, proszę Państwa, tutaj ten urlop spędzać. Tak jak widzicie, no, chmury na niebie, temperatury takie średnie, 25-24 stopnie, fajnie, miło, ale tych straszliwych upałów, które tutaj zapowiadano, przynajmniej nie tutaj, ale w Niemczech, że Europa Południowa będzie się gotować, no, takiego czegoś nie ma. Może i lepiej, a może i gorzej, ludzie chcieliby tutaj więcej słońca. No niestety na razie nie ma go. Miejmy nadzieję, że nie będzie dużo słońca i nie będzie dużo, proszę Państwa, jakichś wojennych wiadomości. No bo te w tej chwili nie są najlepsze. Życzę miłego dnia, dobrej kawki, odpoczywajmy i ze spokojem patrzmy na to, co się będzie dalej działo. Na razie.